Jesteśmy na terenie komendy na ulicy Domaniewskiej, gdzie corocznie odbywają się nasze spotkania wigilijne. Jest to w tym roku niesamowite spotkanie, bardzo wzruszające. Wszyscy podkreślają ogromną rolę historii, która tutaj się odbyła, takiej żywej historii, dlatego że poznaliśmy taką wigilię, która mogła się odbywać w przedwojennych domach, w domach kobiet, które czekają na swojego męża, rodzin, które czekają na swojego męża, są w niepewności, czytają karty i nie wiedzą, co będzie dalej. I czas nas przenosi od razu, jakby w czasie tego przedstawienia, do obozu w Ostaszkowie, do tych ludzi, którzy cierpieli, prawda, do mężczyzn, którzy myśleli, że wrócą, którzy bardzo chcieli wrócić, którzy przeżywają to na swój sposób, mimo tego, że są policjantami, twardymi mężczyznami. I również widać po nich wzruszenie. Jesteśmy po premierze spektaklu Wigilia w Ostaszkowie. Nie jest to pierwsze działanie. Ten dobry czas ostatnich 4 lat pokazał, że w obszarze edukacji, kultury, historii można bardzo blisko być drugiego człowieka, jeżeli formy przekazu docierają do jego emocji. Dlaczego policja ma z nich nie korzystać? Policja to nie tylko regulamin, to nie tylko stanie na baczność, to nie tylko marsz, to nie tylko spisywanie notatek, ale to także docieranie do emocji człowieka, bo przecież te emocje w policji są. Kiedy jesteśmy tak blisko w działaniach profilaktycznych, kiedy mówimy o przemocy w rodzinie, kiedy mówimy o tym, że trzeba być blisko drugiego człowieka, by nieść mu pomoc, to równie blisko można być drugiego człowieka, jeżeli chce się z nim rozmawiać. Rozmawiać dzisiaj o historii policji. To było wielkie przeżycie. Była to powtórka z historii, ale nie z książki, tylko poprzez osoby, które same bezpośrednio lub prawie bezpośrednio spotkały się z tą historią i mogły to wszystko przekazać. Cieszę się bardzo, że Państwo tak ściśle współpracujecie z tymi młodymi ludźmi, z policjantami i przyszłymi policjantami, bo właśnie ta historia dla nich jest bardzo ważna. I jestem przekonany, że dzięki Państwu to będą policjanci tacy, o jakich marzymy wszyscy, tacy jak Państwa dziadkowie, rodzice, krewni, ci przedwojenni, o których historia pamięta. A pamięta tylko dlatego, że Państwo co chwilę o niej przypominacie.